Cześć, jak już pewnie rozpoznaliście, jesteśmy na Żarze. Startowisko północne. Akcja filmu dzieje się w ostatnie dni sierpnia po godzinie 16, także już dość późno. I ten dzień strasznie mnie zaskoczył, gdyż nie spodziewałem się, że o tej porze będzie jeszcze taka fajna termika i będzie można gdzieś polecieć dalej niż wokół Żaru tylko. I to było dla mnie miłym zaskoczeniem. Ja, jak już wspomniałem, w wielu filmach nie jestem jakimś wielkim przelotowcem ani zwolennikiem długich powrotów z przelotu, ale chciałbym w tym filmie pokazać taki wstęp dla ludzi, pilotów nowych, młodych, początkujących, którzy chcieliby gdzieś z Żaru polecieć. I właściwie taką podstawą, żeby wyrwać się z Żaru, jest wykręcenie się nad Żar, później przeskok nad Jaworzynkę. Oczywiście mówimy, gdy wiatry mają kierunki północne. Gdy miniemy Jaworzynę, przelecimy nad nią albo obok niej, otwiera się przed nami właściwie cała Kotlina Żywiecka i dla wielu przelotowców jest to punkt jakby wyjściowy. Oczywiście w zależności też od odchyłek wiatru wybierają oni odpowiednie kierunki dalszych przelotów. Jednak gdy mamy tą północ, możemy próbować i polecieć na wschód w stronę Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Babiej Góry, bądź też centralnie na południe w stronę Świnnej, później Sopotniej, Korbielowa, Pilska, bądź taki kierunek południowo-zachodni na Węgierską Górkę, Milówkę, później Zwardoń. Ja niestety takich przelotów nie robię, bo nie dysponuję czasem. Mam obowiązki, rodzinę i inne rzeczy na głowie. O to musielibyście już zapytać konkretnie tych ludzi, którzy robią to dość często. A takich pilotów na Żarze można spotkać wielu, więc polecam ich popytać. Na pewno wytłumaczą i pomogą. W każdym razie, wracając do początku, podstawą jest to, żeby wykręcić się nad ten Żar i zrobić przeskok nad tą, na przykład, Jaworzynę. Jak już zauważyliście, są tam na tym filmie już jakieś tam momenty, w których wykręcam kominy. Ogólnie w ten dzień było latanie na żaglu, przychodziły takie kominy, które można było trochę wykręcić do kilkuset metrów. Ogólnie taki turbo żagiel. W tym momencie akurat widzicie komin, który znalazłem i wykręcam. Znudziło mi się już trzymanie się na północy, na zboczu, nie chciałem też lądować w Kozumniku, więc stwierdziłem, że kolejny komin, czyli ten, który znalazłem, wykręcę trochę na tyle, aby spokojnie i bezpiecznie przy tej sile wiatru móc przeskoczyć sobie nad lotnisko i ewentualnie tam wylądować, albo coś jeszcze wymyślić, jeśli się uda. Także jak widzicie tutaj wykręcam, nabieram cały czas wysokości. Trochę przyspieszę wykręcanie tego komina, aby was nie zanudzać niepotrzebnie i nie przeciągać ten film. Także jak widzicie, kręcimy, kręcimy, coś tam szukamy. Jestem coraz wyżej. Ogólnie te kominy można było wykręcić tylko do pewnej wysokości, później gdzieś się gubiły, były rozwiewane przez wiatr, także jeszcze chyba z jedna czy dwie zwitki. I właściwie w tym momencie już byłem trochę przewiany na południową stronę, jakby z kominem. Stwierdziłem, że mam bezpieczną wysokość, żeby spokojnie wpaść za wieżną i przelecieć nad lotnisko. Więc ruszyłem śmiało w kierunku południowym. Ogólnie leciałem z wiatrem. W sumie wiatr miał odchyłkę lekko wschodnią, czasami nawet mocniej wschodnią. Także kierowałem się bardziej w stronę jeziora, żeby było bezpieczniej. I oczywiście wciskałem belkę speeda, żeby jak najszybciej to przelecieć. Jak widzicie, nie straciłem zbyt dużo wysokości. Jesteśmy właśnie nad lotniskiem. Wlatujemy. Mam spokojnie wysokości, żeby lecieć dalej. I kieruję się prosto w stronę Jaworzynki. Tam jakiś parotniarz to też wykręca. To jest właściwie stos szkoleniowy Alti. Jaworzynka jest trochę dalej. Zaczynam szukać tutaj komina. Nie było z tym problemu. Było momentami trochę turbulentnie, dlatego że ten wiatr, tak jak wspomniałem wcześniej, był północno-wschodni. Tak naprawdę. I tutaj było czasami momentalnie dość turbulentnie i tak, no, nie za przyjemnie, ale ogólnie nie było źle.
miałem już w swojej karierze paleniowej gorsze momenty. Także znalazłem tutaj komin, który oczywiście był zdmuchiwany w stronę tam zapory wtresnej, więc zacząłem go spokojnie wykręcać. Po jakimś czasie, jakby dzisiaj już jestem zepchnięty razem z tym kominem bardziej na południe, trochę w kierunku jakby południowo-zachodnim, cały czas go kręcę, nabieram wysokości, tam widzicie z przodu żar. Jestem już coraz dalej na południe, zbliżam się właściwie do, tutaj widzicie Jaworzynę, zbliżam się właściwie do zapory wtresnej, którą mam już praktycznie prawie że przed sobą. I właśnie w tym momencie był taki dobry moment, żeby podjąć decyzję, czy wracać, bo jeszcze miałem wysokość i speeda, tak, że mogłem się przedostać jeszcze do lotniska i wrócić, czy lecieć dalej. Nie wiem, tak mi się fajnie kręciło ten komin, że zapomniałem, że mamy właściwie dzień roboczy, na drugi dzień muszę iść do pracy. I jakoś tak fajnie się go kręciło, że po prostu stwierdziłem, że polecę gdzieś dalej na jakiś przelot, więc sobie go śmiało kręciłem dalej. Oczywiście latanie jest tak fajne, że się o wielu rzeczach zapomina. Więc po prostu leciałem sobie dalej, niczym się nie przejmując. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę, że w tym momencie tutaj trzeba mieć trochę wysokości, żeby móc tam przeskoczyć dalej, gdyż są same lasy, mało jest tych polanek. Co prawda po prawej stronie, jak patrzeć tam, coś tam można znaleźć, ale to nie są komfortowe miejsca do lądowania. Więc jeśli tutaj zaczyna was dusić, to wciskamy belę i lecimy w stronę Oczkowa jak najszybciej. A że prawdopodobnie polecicie z wiatrem, także miniecie to szybko. Jak widzieliście przed momentem, żar został już całkiem z tyłu. Przed nami rozpościera się teraz cała kotlina żywiecka, gdzie można podjąć decyzję, czy lecimy w lewo, w stronę Suchej Beskidzkiej, prosto na Żywiec, tam Świnną, Pilsko, Zwardoń. No, to właściwie decyzja należy do pilota i pewnie będzie ona uzależniona od odchyłek wiatru, pory dnia, siły termiki, wielu pewnie innych czynników. Jak pewnie widzicie, mam cały czas dość spory zapas wysokości i właśnie się zastanawiałem, gdzie lecieć. I nagle sobie uświadomiłem, że jest godzina już po 17. Na drugi dzień muszę iść do pracy, muszę jeszcze wrócić. I oczywiście dostać się na żar, bo auto zostało na żarze. Dlatego też, jeśli dobrze oglądacie ten film, zauważyliście, że założyłem uszy, żeby sobie spokojnie zejść tutaj do lądowania gdzieś. Przy okazji jeszcze oglądając sobie widoczki, bo są bardzo ładne w Beskidach i bardzo to lubię. I spokojnie sobie schodzę na uszach. Oczywiście wybrałem już miejsce do lądowania, tam gdzieś na tych polach. Minąłem Oczków i schodząc na uszach, będąc już dość nisko, zaczynam obserwować, co się dzieje. Jakby po lewej stronie widać dym, który jest zwiewany przez dość mocny wiatr, więc wybrałem sobie tutaj zielone pole bez tego łupianu, czy to co tam jest, to żółte, i będę się starał ustawić pod ten wiatr i bezpiecznie wylądować. Oczywiście w międzyczasie, jak widzicie, odpuściłem już uszy i szykuję się do tego lądowania. Gdy już jestem nisko przed swoją zieloną łączką, ustawiam parotnie pod wiatr. Cały czas obserwuję ten dym, co się dzieje. Jest widać laminarnie, ale muszę zwrócić uwagę, że jest to pagórek. Są tam też jakieś drzewa, które przy większej sile, a teraz taką mamy, może powodować jakieś zawirowania rotory, więc staram się tam nie zbliżać w stronę drzew. I zaczynam sobie tutaj bezpiecznie i delikatnie esować, wytracając jednocześnie wysokość i trafić w moje zielone poletko, które sobie upatrzyłem, i wylądować na tej łączce, która jest już w granicach administracyjnych miasta Żywiec. Przyhamowuję w ostatniej fazie glajta, oczywiście żeby nie przeciągnąć, ale żeby wylądować najdelikatniej jak potrafię, co mi się też udaje. I w sumie to było na tyle. Jeśli film wam się podobał, to polubcie go proszę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych, subskrybujcie mój kanał. I na koniec jakieś selfie oczywiście. Dziękuję za oglądanie, cześć.